Witajcie. W naszej redakcji pojawił się też długo wyczekiwany model Della, Dell Inspiron 5000 o przekątnej ekranu 13. Jeżeli chodzi o specyfikację, no to tutaj mamy procesor serii Intel Core i3 6100U i to jest o taktowaniu zegara na poziomie 2,3 GHz. No, też nie ma tutaj powalającej ilości RAMu. My otrzymaliśmy symboliczne 8 GB pamięci, które możemy rozszerzyć do 16 GB RAMu. Karta graficzna to typowy dla tej klasy notebooków model Intel 520 HD. Na dane przeznaczony został dysk o pojemności 1 TB, a całość pracuje pod kontrolą dopracowanej wersji systemu operacyjnego Windows 10 Home, który fajnie współpracuje tutaj z ekranem dotykowym, który ja bardzo lubię. Skoro jesteśmy już przy tym ekranie, to tak jak mówiłam, Dell Inspiron 5000 oferuje przekątną na poziomie 13,3 cala. Ekran pozwala na pracę w rozdzielczości 1920x1080 pikseli, czyli w pełnym takim Full HD. Matryca IPS pozwala delektować się wysokiej jakości obrazem, niezależnie od kąta widzenia. Oczywiście należy tutaj pamiętać o refleksach, które mogą irytować podczas pracy, zwłaszcza w słoneczne dni. Natomiast ta powierzchnia wyświetlacza jest no, intuicyjna, działa błyskawicznie, reaguje na nasz dotyk. Ekran oczywiście odkręcimy o 360 stopni, zmieniając modny gadżet w tablet. I oczywiście możemy też pracować w opcjonalnych trybach laptopa, a także podstawki i wówczas delektować się filmami. Obudowa Della jest ergonomiczna i designerska. Wykonany ją z tworzyw sztucznych z dodatkiem aluminium. Całość jest bardzo przyjemna w dotyku, nie dostrzeżemy irytujących śladów. Jest to komputer, na którym bardzo dobrze się pracuje. Został solidnie wykonany, solidnie spasowany, z dobrej jakości materiałów, które są odporne na próby wyginania czy docisku. Mamy tutaj też podświetlaną klawiaturę. Pozwala ona na efektywną pracę, także w porze nocnej. Skok klawiszy jest optymalny. Wrażenia z pracy no, nie ustępują droższym modelom, chociażby Lenovo ThinkPadów. Warto też dodać, że ta klawiatura przeszła test wytrzymałości najczęściej używanych obszarów roboczych. Równie udana też okazuje się funkcja touchpada. Który no, błyskawicznie reaguje na nasz dotyk. To, co jest taką wadą tego sprzętu, jest to utrudniony dostęp do części serwisowej. Musimy odkręcić całą pokrywę, aby móc wymienić pamięć czy dysk HDD. Wbudowana bateria też nie wydaje się sensownym rozwiązaniem. W droższych modelach marki Dell jest możliwość wymiany i implementacji zewnętrznej baterii. Ten komputer waży niewiele, to jest 1,7 kg, a wyróżnia się grubością na poziomie 19,5 mm. Dell Inspiron 5013 to idealny model do prac biurowych, a także zastosowań multimedialnych. Nie jest on stworzony dla graczy, no chyba że mówimy o jakichś klasykach sprzed lat. Jeżeli chodzi o temperaturę, to w testach wydajności nie przekroczyła ona 35 stopni Celsjusza, a na spodzie testowanego notebooka odnotowaliśmy 37 stopni. Dźwięk układu chłodzenia w trybie pełnej wydajności pozostaje no, ledwo słyszalny, natomiast podczas normalnego użytkowania pracujemy w zupełnej ciszy. Jeżeli chodzi o czas działania na akumulatorze, to Inspiron w pełnym obciążeniu wytrwał ponad 4 godziny. Przy normalnym użytkowaniu czas wzrósł do 6 godzin i 26 minut. Natomiast przy maksymalnym oszczędzaniu energii osiągnęliśmy wynik
na poziomie nawet ponad 8 godzin. Jednak odbyło się to kosztem braku Wi-Fi oraz spadku podświetlenia ekranu. Podsumowując, ten model Della jest solidny, świetnie wykonany, nadaje się do prostych biurowych zastosowań. Jest to taka ergonomiczna alternatywa dla dużo droższych laptopów mobilnych. Jest także dobry stosunek ceny do jakości, ponieważ taki model zakupimy już w granicach 2800 zł. Jeżeli chodzi o wady tego sprzętu, to należy wymienić wbudowany akumulator i także utrudniony dostęp do części serwisowej. Sprzęt posiada przeciętną wydajność, no i także minusy tej błyszczącej matrycy, tak jak w podobnych tego typu modelach. Jeżeli chodzi o zalety, to jest duża wytrzymałość tego sprzętu, cicha praca, wielość trybów pracy, to hybrydowe rozwiązanie tablet-laptop, świetnie dotykowy ekran i doskonała klawiatura, solidność, ergonomia, a także rewelacyjny stosunek ceny do jakości. Dziękuję.